Witam wszystkich serdecznie. Zagramy kolejną bitwę z takim fajnym modem. Mówię o tym morze, który mówię modzie, morze. Colored Graphics styl. Musicie dokładnie poczytać sobie w opisie. Trzeba wyłączyć HDR, jeżeli macie w monitorze, i aktywować, jeżeli aktywujecie z innymi modami jako ostatni. No i tak by było to pokrótce. Przechodzimy do bitwy. Teraz mapa jakaś, muszę jakąś mapę wybrać. Może to, dobra, niech będzie ta. Aha. Twórca moda nie zaleca gry w nocy. I też zaleca tylko grę na razie ze standardowymi mapami. To musicie mieć na uwadze. Dobrze, weźmy najtrudniejsze. Heroik. No i dobra. Chyba wszystko ustawiłem. Dobra, odpalamy, żeby nie przedłużać. Przepraszam, ale zapomniałem leku wziąć. Trochę nahałasuje.
Dobra. Staram się przejąć tutaj te dwa. Dobra, jedno działo mamy na pozycji. A, wybili nam tutaj, zobaczcie, nie zauważyłem. Dobra, chyba weźmiemy jakiś pojazd. Dobra, możemy już. Gramy na heroik, jak widzicie. I atakują nas dość znacznie.
Dobra, weźmiemy tutaj coś konkretniejszego. Dobra, trzymają jednak to w pozycję, jak widzicie, i ciężko im ją wyrwać. Dobra, muszę zająć tutaj to przestrzeń, czyli pozycja A. Mamy kolejny pojazd. Dobra, przejmujemy pozycję A. Dobra, jest 7-5 na pozycji. Przydałaby nam się 105 i moździerz. Dobra, moździerz możemy sobie tutaj. Dobra. Na heroik tak całkiem łatwo się nie gra, bo te siły cały czas atakują. Dobra, ładuje się moździerz. Dobra, zaczynamy układać z moździerza.
Niestety nie zdążyłem go zabrać. Dobra. Tak jak widzicie, cały czas jest atak i próbują to odbijać na heroik, więc przejęcie czegoś nie jest takie całkiem proste. Dobra, będzie zaraz 105 i ja chętnie jej użyję, bo oni na pewno tu ściągną za chwilę jakieś działa i moździerze. Proszę, gdzie się wbiła? Su. Bardzo sprytnie. To 105 jest 105. A co jest?
Dobra, czy tutaj jest to działo? Jest. Proszę bardzo, na prawym skrzydle się pojawiły siły wroga. Dobra, rozwalę trochę ten budyneczek, bo on mi przysłania tutaj. Dobra, ten się kotłuje, to znaczy zapalił się. Moździerz działa. Tutaj nam się ładuje coś porządnego. No tak jak mówię, no na heroik jest, nie jest to takie proste i trzeba wykazać więcej inicjatywy, cały czas kontrolować sytuację, bo nagle się okazuje, że przegrywamy. Dobra. Naprawmy go. Ładuje się kolejny. Ładnie się ustawił bokiem. Nie mają chłopaki amunicji. Pali się.
No, także. Może pożyczy o skrzynki od kogoś, naprawi to, no coś tam naprawię. Także na heroik też można wygrywać, jak widzicie, spokojnie. Tyle, że trzeba się trochę bardziej kontrolować, że tak powiem. No bo tak, jest zapowiedź zapewne, jak już widzieliście wczoraj, w sobotę 30 kwietnia się pokazała tej bitwy zimowej w Finlandii. No, zaczynają nam przejmować, czyli jakaś kolejna fala. Kolejny atak tutaj na pozycję A, ale na razie to jest taki ogólny zarys tego, co się będzie, czego będzie dotyczyła ta, więc myślę, że daleko są w lesie i tak jak mówię, niezdrowe podgrzewanie sytuacji. Robimy sobie trochę tu przestrzeliny. Mamy tu przestrzelinę. Ja staram się ustawiać, jak widzicie, jeżeli jest tylko taka opcja. To nazywam to przestrzeń jako przestrzelina. Jeżeli ktoś by nie wiedział, i strzelacie wtedy troszeczkę tak jak przez dziurkę od klucza. Czy możemy jeszcze jedną 105? Możemy. Mają tutaj jakiś pojazd. Nie widzę go. Tu gdzieś tam. Ewidentnie wygrywamy. Także czekamy na to zapowiedź, którą jesteśmy karmieni już ponad miesiąc czasu i nic z tego nie wynika, jak wiecie. To, co mówiłem wcześniej. Niezdrowe podgrzewanie atmosfery do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do frustracji. Dobra, jest druga armata, 105 mm. No i niech sobie obkłada tutaj. Jak widzicie, zostało im 30 parę z hakiem.
No ale na heroliku, jak widzicie, tych posiłków mają znacznie więcej. No i to jest właśnie koniec bitwy. Ja dziękuję wszystkim za wspólne oglądanie. Tych filmików pojawia się mniej z tego względu, że jak wiecie, no jest zasób, że nie będę klepał ciągle tego samego. Także jak widzicie, zobaczcie, jeszcze się tu pojawiły siły. To całkiem sporo tych sił, ale nic to już nie wnosi i właśnie ten tryb heroik ma to do siebie, że bardzo szybko się przegrywa, nie wiadomo kiedy. Dobra, ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich, zachęcam do lajków, subskrypcji, komentarzy. Siema!